Panie trenerze, pytanie od kielskich dziennikarzy przed meczem z GKS-em Tychy. Pyta Dorota Kułaga, ZH Dnia. Jak wygląda sytuacja kadrowa przed tym spotkaniem i przede wszystkim, czy gotowy do gry będzie Themistocles Tsimopoulos? Znaczy tak, Greco trenuje. Odbył z nami te dwie jednostki. Wcześniej miał kilka indywidualnych treningów. Myślę, że po tym urazie jego nie ma już śladu, ale no to jeszcze zobaczymy. Czy zatem trener myśli o zmianie na środku defensywy, no bo wiemy, że gdzieś ta formacja za dobrze w tym meczu ostatnim z Termaliką nie funkcjonowała? No z Termaliką może nie, no to na miedzi zagrali wzorowo, no to są właśnie takie wybory, tak, które zawsze są przed trenerem. Nie wiem jeszcze ostatecznie, jak personalnie wyjdziemy na ten mecz. Na pewno mam dużo przemyśleń na ten temat, ale za wcześnie, żeby o tym ostatecznie mówić. Nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji, jeżeli chodzi o to. Rafał Szymczyk z Radia Kielce pyta natomiast, czy nieskuteczny. No dzisiaj akurat nie mógł, jak podobnie jak inni dziennikarze, być tutaj, czy nieskuteczność. To jest ten największy problem, który dziś doskwiera Koronie w tym, żeby te wyniki na początku tego sezonu były lepsze. No na pewno, gdybyśmy wykorzystywali te wszystkie nasze sytuacje, to ta nasza sytuacja w tabeli zupełnie by inaczej wyglądała. Od tego trzeba zacząć, bo i punktowo by było lepiej. Ale również ten mecz ostatni by się, uważam, też inaczej mógł ułożyć. I na pewno jest to duży nasz problem. Co jest też zadziwiające, bo bywacie na treningach, widzicie jak jest. Nie mamy problemów w treningach ze zdobywaniem tych bramek i nawet czasami wygląda to naprawdę bardzo dobrze. I to nie tylko zawodnicy formacji ofensywnej nie mają problemu z celnością i skutecznością, ale również inni zawodnicy. I to jest może pewna taka bolączka. Zresztą to jest cały czas chyba trochę to, co mówiłem już wcześniej, że no, ci chłopcy naprawdę bardzo chcą i nie wiem, czy za bardzo się nie spinają przed tymi meczami. Ale to też mówię, największym chyba problemem by było, gdybyśmy nie stwarzali tych sytuacji. A skoro my potrafimy stwarzać te sytuacje, potrafimy momentami naprawdę fajnie na boisku wyglądać. No oczywiście jest wiele też do poprawy, żeby tu nikt nie myślał, że tutaj nie wiadomo jak fajnie już gramy. No ja myślę, że w końcu zaczniemy strzelać i zaczniemy wykorzystywać te sytuacje i ten zespół też już będzie pewniej się czuł na tym boisku i to też wszystko będzie inaczej wyglądać. Tu trochę trener po części odpowiedział na kolejne pytanie, właśnie gdzie jeszcze są te rezerwy, te rzeczy, które trzeba poprawić, oprócz tej właśnie skuteczności, o której mówiliśmy wcześniej. No co, na pewno jeżeli chodzi o naszą konsekwencję w grze, nie? No bo to też tutaj mamy akurat... Ja powiem tak, na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że my stwarzamy ileś tam sytuacji, oddajemy ileś strzałów. Ciężko, że tak powiem, te bramki nam przychodzi zdobywać, a przeciwnik tak naprawdę odda 2-3 strzały na bramkę i potrafi z nami zapunktować i to jest na pewno duży problem. I to jakby zamazuje cały obraz. Bo od razu wtedy pamiętamy o tym bezpośrednim błędzie jednego czy drugiego zawodnika, po którym padła bramka i tak dalej. No ale nie ma tak, żebyśmy my w tym momencie, nawet na tym etapie, nie popełniali żadnych błędów, bo to jest niemożliwe. Każdy zespół popełnia błędy, nawet te zespoły grające na najwyższym poziomie. Tak? No, tylko że te błędy są u nas od razu bardzo widoczne, bo to powoduje to, że my nie punktujemy tak, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli. Tak? To też myślę, że przede wszystkim najważniejszą rzeczą, którą ja muszę dźwigać w tej chwili, oprócz tego, że biorę wszystko na klatę, jeżeli jest co związane jest z tą drużyną i z tym, jak te mecze wyglądają i się tego nie boję i wiem, że taka jest niestety moja odpowiedzialność, chociaż wiemy doskonale, że też nie na wszystko mam wpływ, ale ja cały czas uważam, że w momencie, kiedy pewne, przede wszystkim, bo żeby skończyć ten wątek, który zacząłem,
Przede wszystkim wiem, że jeżeli teraz jakieś nerwowe ruchy będą wykonywane, jakieś gdzieś próby, nie wiem, zawracania tej drużyny z tej drogi, którą obraliśmy, no to nic z tego nie będzie. Ja muszę w tym momencie cierpliwie robić to, co robię z tym zespołem, krok po kroku budować tą drużynę i no i naprawdę proszę wszystkich o to, żebyśmy naprawdę nas wspierali w tym, co robimy, bo no, my niedawno graliśmy na najwyższym poziomie i tam nas nie ma i chcemy tam jak najszybciej wrócić, ale ten cały proces nas niestety musi nastąpić. Gdybyśmy mieli nawet tą drużynę, która tutaj zawiodła wielu kibiców, bo spadliśmy z ekstraklasy, to ta nasza zdobycz punktowa w tej chwili w ekstraklasie, w pierwszej lidze zupełnie by inaczej wyglądała i byśmy wtedy mogli się porównywać do tego, jak punktuje w tej chwili Arka czy ŁKS, ale niestety tak nie jest. No, z tamtej drużyny po naprawdę dużej pracy i dużych staraniach zostało tak naprawdę 4 zawodników, którzy w tym momencie też jeszcze no, nie grali. Tak? No, w ostatnim meczu z tego zespołu, który spadł z ligi, to był tylko Marek Kozioł. Także no, my musimy też na to wszystko trochę tak spojrzeć. Także to całkiem nowy zespół, który mimo, że poszczególni zawodnicy mają jakieś swoje umiejętności i są momenty takie, że w meczach gdzieś tam nagle widzimy, no przecież pamiętamy mecz na Miedzi, no wszyscy chwalili Marcela Gąsiora za grę, za to, co zrobił z karnym, prawidłowo został zganiony, tak, i swoje już tutaj oberwał od wszystkich, ale w ostatnim meczu Podgórski Jacek bardzo dobrze wyglądał, brał dużo gry na siebie i to też świadczy o tym, że zarówno jeden, jak i drugi ma swoje umiejętności i tak samo będzie z trzecim, czwartym. Oni zaczną, przecież niedawno też się zachwycaliśmy wszyscy transferem Tiakane, że to może być Łysiakiem, że to najlepsze transfery, czyli ci chłopcy mają pewien potencjał cierpliwości, naprawdę. Ja wiem, że ja też już bym chciał, żebyśmy mieli teraz komplet punktów. Naprawdę mnie samemu też by się lżej oddychało i w tej szatni też lepsza by była atmosfera. No a w tej chwili no gdzieś no, naprawdę no, pod kątem tego, czy tu ktoś ma ambicje, czy nie ma, ja nie mam żadnych wątpliwości, bo każdy z tych chłopców chce zagrać jak najlepiej i myślę, że pewna presja, którą sobie nawet może sami narzucamy, a po pewnych jeszcze gdzieś tam głosach, po tych punktach gdzieś tam straciliśmy, ja przypominam już po pierwszym meczu na Puszczy, gdzie ten mecz nam, to znaczy nie pierwszy mecz, tylko to był pierwszy mecz na Puszczy, gdzie tam zremisowaliśmy. No już te głosy takie były, takiego parcia na tą drużynę, na tych chłopców. Taka presja już powoli zaczęła być i to, no może my naprawdę sami wytwarzamy może w sobie zbyt dużą presję i te chęci są ogromne na to, żeby wygrywać, żeby roznosić każdy kolejny zespół, który stoi nam na drodze. No ale to nam na tą chwilę no, przeszkadza. Ja wiem, że dostajemy pieniądze za to, co robimy i czegoś tam się od nas wymaga i to są kontrakty i to są profesjonalni piłkarze i za to tylko odpowiadają, ale my też gramy z profesjonalnymi piłkarzami, z profesjonalnymi klubami, z profesjonalnymi zespołami i ciężko jest nas porównać, bo też już gdzieś ostatnio taką rozmowę miałem, bardzo, bardzo konstruktywną, no, że my potrafiliśmy zagrać naprawdę fajny mecz na Miedzi, po czym za chwilę gramy z Termaliką i to już nie wygląda tak pięknie. Pewnie inaczej by wyglądało, gdybyśmy wykoszyli chociaż bramkę z tych sytuacji na początku, która by była, bo by to napędziło trochę tych chłopaków. A po drugie trzeba też bardzo mocno te dwie drużyny zupełnie inaczej traktować. Miedź Legnica też jest bardzo zespołem takim, gdzie tam naprawdę zawodników, kilku z tych zawodników, co trafiło do Miedzi, chcieliśmy do Korony, ale i to nie mówię tylko o Biernacie, mogło przyjść do Korony, ale my nie byliśmy w stanie się mocować tutaj finansowo z Legnicą. Zresztą kilku zawodników też trafiło do innych klubów, gdzie też próbowaliśmy, a nie byliśmy w stanie dźwignąć pewnych rzeczy finansowo. Ale zobaczcie, Miedź Legnica to jest też zespół, w których dużo zmian personalnych nastąpiło. I w
w starciu z takim zespołem, który gdzieś tam ma zawodników, na których nas nie było stać, my byliśmy naprawdę dominującym zespołem, zagraliśmy świetny mecz i powinniśmy go wygrać. Ale już w momencie, kiedy przyjeżdża zespół, który jest budowany już bardziej stabilnie, gdzie tam wymienia się poszczególne tylko elementy gry i ten zespół już dłuższy czas ze sobą pracuje i tak dalej, jest granym pewnym monolit, stanowi pewien monolit, no już było nam ciężej. No to też o czymś to świadczy. To myślę, że każdy powinien sobie na pewne rzeczy też odpowiedzieć. To była bardzo wyczerpująca odpowiedź. Dwa szybkie pytania o trenerze, bo Tychy, też zespół, który gra troszkę w kratkę na początku tego sezonu, natomiast w ostatniej kolejce pierwszy raz pozbawił punktu Warkę Gdynia w meczu wyjazdowym, więc na pewno solidny przeciwnik i pewnie bardzo trudne spotkanie jutro was czeka. No oczywiście. Bardzo, bardzo ciekawy zespół. No i tu też można powiedzieć, że ten zespół gdzieś w pewnym momencie zdominował, Tychy zdominowały Arkę, tak jak my pewnie mieć momentami, tylko byli bardziej skuteczni i naprawdę te bramki, co Tychy gdzieś tam wykorzystały, no to szapoba, ale te sytuacje, ale no to też tak było, no z gry więcej miała Arka, po prostu Tychy były bardziej skuteczne i widać było w tym zespole ogromną też determinację. Ja widziałem taki bardzo podobny mecz jak nasz na Miedzi, to w wykonaniu Tychów na Arce i to bardzo tak było podobnie. Ja myślę, że spotkają się dwie bardzo równe drużyny. Mamy pewien problem z tym, że no jednak Tychy grały dzień wcześniej i ten czas na regenerację mieli na pewno dłuższy, ale w tym meczu będzie na pewno ważne to, kto bardziej dźwignie ciężar tego spotkania i który zespół przede wszystkim wykorzysta to, co będzie miał, ale jedziemy oczywiście znowu po zwycięstwo i o to będziemy walczyć. I ostatnie pytanie, kończy się okienko transferowe po weekendzie, czy jakieś ruchy transferowe, o których trener mówi od kilku tygodni, ale gdzieś na razie ich nie ma, jeszcze mogą być. Mamy 15. 15, tak, w poim piątek. No to ja już ładowałem raz telefon, bo od rana jestem na cały czas na telefonie i cały czas szukamy i cały czas próbujemy kogoś namówić, przekonać, znaleźć również pieniądze na to i to cały czas coś się dzieje. Mam nadzieję, że jeszcze do końca okna transferowego uda nam się coś zrobić.